Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie.
Cześć, witajcie detailingowi dziadzia. Kolejny produkt Shine Chemicals. Kolejna pianka, jakiś track cleaner one. Alkaiczna, przepraszam, piana myjąca. Samochody ciężarowe i rolnicze. I spodziewałem się tutaj naprawdę jakiejś miazgi. Kurczę, jakiegoś totalnego killera. A mam wrażenie, jakby ten produkt był taki bezpieczny. Śmierdzi niesamowicie. Taki jest, no, niefajny. Wali po nozdrzach. I tak jak było widać, pH nie za wysokie. Liczyłem tutaj przynajmniej 13. I tak, tak jak widziałeś, podejścia, jeżeli chodzi o opryt dwa razy. Z tego względu, że to drugie auto, ten srebrniak, czyli gruz, długo nie był myty. Długo, naprawdę długo nie był myty. Zbierał te zabrudzenie długo. I z oprysku poradził sobie fenomenalnie. Także kolejny produkt, który na zimę będzie bajka. Czy zbiera zabezpieczenie? Nie zbiera. Nie zbiera. 1 do 20 i możesz być spokojny o zabezpieczenie. Oczywiście delikatne woski może tam minimalnie podgryźć, ale nie jest tak, że ci zabije. Więc ja osobiście naprawdę myślałem, że to będzie killer. A nie. A to jest... Znaczy, tu zmienić butelkę, etykietę i masz produkt TFR jak marzenie tak naprawdę. Naprawdę. Jestem bardzo miło za... Te napisy, jakby zlikwidować samochody ciężarowe i maszyny rolnicze i naprawdę masz TFR-a jak marzenie. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!